Cześć Wam wszystkim, tutaj Paniol i zapraszam Was na trzeci odcinek serii Poszukiwacz Bestii. Przed rozpoczęciem filmu jestem Wam winien jedną informację. Mianowicie zmieniłem nazwę kanału, więc wszystkie komentarze i odpowiedzi z mojego konta zostały usunięte z serwisu YouTube. Uszczuplając, na wszystkie Wasze komentarze odpowiadam, jednak wszystkie stare konwersacje po prostu przepadły. To by było na tyle. Ruszajmy. Dzisiaj wybrałem się za naszą zachodnią granicę, aby poszukać alternatywy dla Poulsena czy Embolo. Przedstawię Wam dwóch srebrnych piłkarzy, za których łącznie trzeba zapłacić około 2000 monet. Pierwszym z nich jest Bobby Wood, występujący na co dzień w mojej ulubionej drużynie w Bundeslidze, czyli HSV. Towarzyszyć mu będzie jedna z legend FIFA Ultimate Team i ogrywany praktycznie co FIFA przeze mnie, Alexander Esmail. Zawodników testowałem w moim podstawowym składzie Bundesligi, który prezentuje się następująco. Nie ma na co czekać, zaczynajmy. Na pierwszy ogień pójdzie gracz ze Stanów Zjednoczonych. Tak jak wspominałem na początku filmu, wybierając tego gracza, przyświecało mi znalezienie alternatywy dla Poulsena, czy też na przykład Timo Wernera. Jak wiemy, w Bundeslidze mamy problem z tanimi napastnikami, którzy potrafią zrobić różnicę. Kartę Wooda oceniono na 74, ten gracz mierzy 180 cm wzrostu, sztuczki i słabsza noga analogicznie ocenione zostały na 3 gwiazdki, a zaangażowanie to high w ataku i medium w obronie. Po rozegraniu dwucyfrowej liczby spotkań, jako najlepszą cechę Wooda wyróżniłbym jego łatwość do znajdowania się przy dośrodkowaniu. Zdecydowanie widać tu jego dobrą skoczność ocenioną na 83, do tego nawet u mnie, czyli u gracza, który z reguły nie wrzuca piłek w pole karne, Bobby dał się poznać z dobrej strony, jeżeli chodzi o pojedynki główkowe. Jednak nie tylko przy wrzutkach dochodził do sytuacji. Wysokie zaangażowanie w ataku, tak jak u większości napastników, powoduje nieustanne chęci do gry takich kart. Wood stara się otrzymywać podania i bardzo dobrze pokazuje się do podań. Do tego jego tempo oceniono na 86, co pozwala mu dosyć przyzwoicie urywać się obrońcom przy wyjściach do pojedynku z bramkarzem. Jedną z najlepiej ocenionych statystyk w grze jest wykończenie. Na karcie ocenionej 74 wynosi ono aż 79. Imponujący wynik. Wood spokojnie wykańcza każdą akcję zespołową w polu karnym. Niejednokrotnie dobrze też utrzymuje się na nogach przy starciach bark w bark z obrońcami. Jest to pewnie spowodowane jego siłą ocenioną na 75. Co do minusów, tutaj warto wspomnieć o podaniach, bo oprócz krótkiego odegrania na ścianę, brakowało mi rozrzucenia podaniami po ziemi prostopadłymi na skrzydło. No i trzeba też wspomnieć o strzałach z dystansu. To nie jest cecha, którą mógłby się chwalić nasz bohater. Jednak myślę, to naprawdę mocna konkurencja dla Yusufa czy Timo do składów Bundesligi. Pamiętacie ostatni odcinek i bohaterskie występy Verona? Ze Zweinem było podobnie. Po trzech meczach myślałem, że Alexander straci swoją magię z poprzednich FIFA. Gdzie tam? Znowu się pomyliłem. W tym roku wydana na pozycji prawego pomocnika karta świetnie sobie radzi. Niesamowita siła strzału oceniona na 86, która w grze jest jeszcze bardziej odczuwalna. Tempo wynoszące 91 podparte cechą sprinter, siłą wynoszącą 76 i wzrostem 183 cm to naprawdę dobre kombo dla skrzydłowego. Gdy już rozpędziłem się z Vine'em, to ciężko było mnie powstrzymać. Wspominałem o sile strzału. Opierajcie swoje strzały tym zawodnikiem właśnie na tym. Mocne uderzenie na długi słupek to jest to, co uwielbia gracz Hertha Berlin. Muszę przyznać, że Alexander zasługuje na pochwały również w sferze dośrodkowań. Jego centry były mocne, precyzyjne i bardzo często znajdowały adresata. Wypunktujmy jeszcze minusy. Kontrola piłki jest dobra, jednak czasami przyjęcie szwankuje. Może jest to spowodowane jego warunkami fizycznymi. Do tego minus za 3 gwiazdki sztuczek, bo co jak co, ale skrzydłowemu przydają się 4 gwiazdki. Jednak w ogólnym rozrachunku Esmail bardzo dobrze wiązuje się swoich zadań, ma super warunki jak na prawego pomocnika, no i co najważniejsze, dysponuje bardzo dobrym uderzeniem. Szybkie podsumowanie, w którym trzeba wybrać tego lepszego? Dzisiaj stałem na Bobby'ego Wooda. Ze względu na moje ogromne zadowolenie, że znalazłem alternatywę dla napastników w Bundeslidze. Szczerze, wątpiłem w to. Esmail to jest marka, która co roku trzyma poziom. A że poprzeczkę postawił sobie przez ostatnie lata bardzo wysoko, uzyskałem jedynie to, czego od niego oczekiwałem. Tylko teraz pojawia się pytanie, czy srebrny zawodnik może sprostać moim wymaganiem i przeskoczyć wspomnianą poprzeczkę? Ano może. Dobrym przykładem jest Veron z drugiego odcinka. Jedno zdanie na koniec. Obu graczy polecam do testów, bez problemu odnajdą się w waszych składach, poczujecie do tego niesamowity fan z gry tymi zawodnikami, no i na dodatek doświadczycie nowych opcji w samej rozgrywce. To wszystko, co dla was dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, bo to naprawdę pomaga w rozwoju kanału.
Ja na dzisiaj Wam bardzo dziękuję, żegnam się, pozdrawiam, no i do usłyszenia.